W ubiegłym roku na małopolskich drogach śmierć poniosło 65 pieszych. Niestety, co drugi z nich zginął z własnej winy. Najczęstsze błędy, jakie popełniali, to nieostrożne wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Pamiętajmy o tym, że pojazd nie zatrzyma się w miejscu. Musi mieć odpowiednią odległość, aby wyhamować. Kolejny błąd to nieostrożne wejście na jezdnię za pojazdu lub przeszkody. Kierujący nie zdąży wyhamować, jak nagle na jezdni pojawi się człowiek. Pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i innych uczestników ruchu drogowego.